24 pytania. Rozmowa poranka. Rozmowa poranka dzisiaj z Leszkim Millerem, byłym premierem, byłym szefem SLD. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pączek już był dzisiaj? Jeszcze nie. Będzie? Nie wiem, bo powinienem się odchudzać. Więc... Nie, no z czego? A. Niestety, więc głęboko się nad tym zastanawiam, i teraz pana pytanie znowu mnie skłania do refleksji. Jakiej refleksji? No, czy jeść, czy nie jeść? No, oczywiście, że zjeść. Ja ale symbolicznie zjem oczywiście, ale nie więcej. Są różne miłe metody spalania kalorii przecież. No co, a pan jaką metodę stosuje? E, punkt numer trzy. Dorota Świątek napisała nasza słuchaczka w zeszłym tygodniu, że jednym z wyznaczników dobrego dnia jest udany seks z mężem, który ona uprawiała. Na przykład taki sposób. No dobrze. Tu pan premier się spłonił, drodzy, drodzy <noise> słuchacze. Przechodzimy do tematów <noise> poważnych. Dosyć zgrabnie wybrnął pan prezydent z kryzysu wokół ustawy o IPN. Jak pan myśli? Ja no, sądzę, że nie miał wyjścia, bo mm, jeśli myśleć o wecie, a wielu obserwatorów sceny politycznej radziło to panu prezydentowi, no to trzeba zastanowić się, a kto by to weto miał obronić w Sejmie. I sądząc, po rozkładzie głosów, to weto było nie do obronienia. Mm -hmm. Ja zresztą przypomnę, że kiedy ustawa była uchwalana w Sejmie, to ile pamiętam, została przyjęta tylko przy pięciu głosach przeciwnych. Cała platforma obywatelska nie była wprawdzie przeciwna, ale się wstrzymała, więc sądzę, że weto prezydenta zostałoby obalone głosami PiSu u PSL-u i, mm, Kukiza A, i tych mniejszych y, kół poselskich. Jest pan wytrawnym politykiem, to czym tłumaczyć w takim razie tak gwałtowną reakcję polityków izraelskich, czy to chodzi faktycznie im o prawdę historyczną, czy może to jest po prostu rok wyborczy i każdy tam się licytuje, no kto jest e, bardziej ortodoksyjny, jak to nazwać? Jest w tym wszystkim e, wiele składników. E, i te również, o których Pan wspomniał. Wczoraj się chyba dowiedzieliśmy, jako opinia publiczna, że przeciwko premierowi Nataniachu toczy się postępowanie na razie policyjne dotyczące podejrzenia korupcję. Ale są i istotne obawy. Ja uważam, że ta ustawa by nie wzbudziła tej burzy, którą wzbudziła, gdyby zapisy były precyzyjne. A są nieprecyzyjne, Pana zdaniem? No, według mnie są zbyt rozciągliwe, zbyt szerokie. Ustawodawca poszedł za szeroko. Bo jeżeli chodziło o to, żeby penalizować tych, którzy używa, używają sformułowań polskie obozy śmierci, czy obozy koncentracyjne, czy polskie obozy koncentracyjne, to trzeba było po prostu. Takie wyrażenia wprowadzić do ustawy. Zresztą tak było w projekcie PiSu z 2013 roku i nie wiem doprawdy, dlaczego to nie zostało powtórzone. Mhm. A Marcin Święcicki niedawno w jednym z moich programów powiedział coś takiego, że my Polacy mordowaliśmy. Co prawda nie zakładaliśmy obozu śmierci, ale mordowaliśmy Żydów. Powinniśmy się do tego przyznać. To jest część naszej odpowiedzialności. Jak pan na to reaguje? To, że. Polacy bronili Żydów przed śmiercią ale i to, że uczestniczyli w śmierci Żydów to jest oczywiste i nie ma co ukrywać, że oprócz czynów bohaterskich zdarzały się rzeczy naganne i było to zjawisko masowe nie, bra nie brakowało szubrawców, dla, je dla jednych to jest masowe dla jednych nie wszystko zależy od proporcji No nawet wie pan y popatrzmy na to no najbardziej w ostatnich dniach znaną y, y, tragedię rodziny Ulmów. Tak? Y, dwoje bohaterskich Polaków ze swoimi dziećmi ukrywało grupę Żydów. Y, zostali wszyscy zlikwidowani, ale dlaczego? Bo zadenuncjował Polak, policjant, y, policjant granatowy, ale z kolei tego policjanta polskie podziemie zlikwidowało. Więc w tej jednej historii mamy splot tragicznych okoliczności i mamy bohaterstwo Polaków, ale mamy też podłość Polaków. Więc tak to było po prostu wojna wyzwala różne postawy wyzwala postawy wspaniałego bohaterstwa i poświęcenia, ale wyzwala też postawy zbrodnicze i takiego pospolitego shubraztwa. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do tego, co tu i teraz groźby Rexa Tillersona, sekretarza stanu amerykańskiego, Pana zdaniem są poważne? Czy cała ta sprawa naraziła poważnie na szwank relacje polsko-amerykańskie? To będzie długotrwałe? W dużym stopniu zależy to od y, y, impulsów, które będą płynąć z Izraela. Ja w 1996 roku składałem wizytę w Tel Awiwie i miałem okazję być przyjęty przez ówczesnego premiera Netanyahu. Nawiasem dokładnie tego, który w tej chwili jest. On wtedy był pierwszy raz premierem. I miałem okazję z nim długo rozmawiać. Zaprosił mnie późnym wieczorem, kiedy już rozmowa mogła się dotoczyć w takiej atmosferze właśnie, w wieczornej, biesiady. I w pewnej chwili, ponieważ atmosfera była dość luźna, zapytałem go, panie premierze, jak to jest? Czy to Izrael rządzi diasporą Żydów amerykańskich, czy Żydzi amerykańscy rządzą Izraelem? I Nataniachu wtedy powiedział mi, proszę pana, proszę nie mieć żadnych wątpliwości. Oczywiście, że wszystkie sygnały, impulsy płyną z Izraela. Z Izraela. Mhm. Z Izraela. Więc natomiast przecież wiemy, że diaspora żydowska w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wpływowa, bardzo silna. Może oprócz Irlandczyków najsilniejsza. Więc jeżeli Tel Awiw będzie chciał naciskać, będzie chciał tą, te możliwości użyć, no to ich użyje oczywiście. A będzie chciał Pana zdaniem? Czy to jest, Polska jest jednym z najlepszych sojuszników Izraela? Z drugiej strony Polska jest jednym z najlepszych sojuszników w, Polsce, Stanów, w Europie Stanów Zjednoczonych. No, czy ten konflikt jest potrzebny również im? Być może na użytek wewnętrzny tak, bo proszę zwrócić uwagę, że Netanyahu zaatakował polski rząd z grubego kalibru. On nawet powiedział, że te regulacje ustawowe pokazują, że Polacy negują Holokaust, że jakby chcą ograniczyć skalę tego zjawiska i skalę tych zbrodni, a tymczasem w ustawie nic takiego nie ma. Mm -hmm. Więc to jest. To o co chodzi? No, to jest działanie na wyrost, jak rozumiem, biorące się w dużej części z sytuacji wewnętrznej Izraela. Ale jeszcze raz powtórzę: ustawodawca Polski jest sam sobie temu winien, dlatego że trzeba było bardzo precyzyjnie napisać to, czy określić to pole, w których. Polska będzie stosować penalizację i nie byłoby tych problemów. Tym bardziej, że warto zadać pytanie, czy tego rodzaju regulacje już w innych państwach istnieją. No Istnieją, istnieją w samym oczywiście. Izraelu, mhm. gdzie się ściga zanegowanie Holokaustu, a także i w pobliskiej Ukrainie, gdzie trzy lata temu przyjęto ustawy o tym, że każdy, kto jakby depresjonuje Wysiłek w takich formacji jak Ukraińska Powstańcza Armia będzie ścigany z kodeksu karnego. Oczywiście jest zasadnicza różnica między Izraelem a Ukrainą, bo ta ustawa izraelska chroni pamięć ofiar. A w przypadku Ukrainy mamy ochronę zbrodniarzy i morderców. Super. Mów... Panie premierze, mówi się, że Polska jest konfliktowana z całym światem oto z Unią Europejską, z Niemcami, Francją, teraz Izrael, Stany Zjednoczone. Ale takie przewrotne dosyć pytanie. Czy takie twarde stawianie interesów Polski nie spowoduje w przyszłości, w dłuższej perspektywie czasowej, tego, że Polska wreszcie wejdzie do grona państw podmiotowych, poważanych, że ta polityka poklepywania się skończy, za to będziemy w tej grupie państw pierwszoligowych? Ale ja uważam, że my od dawna w takiej grupie jesteśmy. Naprawdę? Oczywiście. Tutaj nic takiego się nie stało, żeby teraz twierdzić, że nagle nasza pozycja się gwałtownie zmieniła. Przeciwnie, no, trzeba pamiętać, iż taki kraj, który ma opinię niestabilnego w swoich zachowaniach, on nie umacnia swojej pozycji. My, Polacy, powinniśmy, powinniśmy szukać. Przyjaciół, a nie tworzyć sobie wrogów. No ale, ale zaraz, zaraz, to wszystkie pochukiwania ze strony Unii Europejskiej, te wszystkie timermasy i tak dalej, i tak dalej. Przecież to nie o praworządność chodzi. Dobrze pan wie? Proszę pana, w dużej części chodzi, dlatego że my, wchodząc do Unii Europejskiej, przyjęliśmy na siebie pewne zobowiązania wynikające chociażby nie tylko z ustawodawstwa europejskiego, ale także z wartości, na których Unia jest oparta. I w związku z tym Unia ma oczywiście prawo, żeby komentować i interweniować w sytuację w Polsce, tak jak my, jako część Unii Europejskiej, możemy komentować sytuację w każdym Ale w przypadku innym kraju. A Hiszpanii tego nie robi na przykład. No to, to zależy właśnie od tego, co by jako kraj i nasza dyplomacja i także nasi przedstawiciele w Unii Europejskiej, jak oni rozgrywają te sprawy. Ale to jest oczywiste, że Bruksela będzie bardzo pilnie obserwować sytuację i będzie interweniować, bo wchodząc do Unii Europejskiej my się na takie jakby interpretacje zgodziliśmy. Zmieniamy temat. Ryszard Czarnecki został odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Gazeta Polska dzisiaj na okładce skomentowała to w ten sposób. Tak się niszczy demokrację. Czy ta kara jest ja uważam, że jest, dlatego że określanie kogoś szmalcownikiem jest czymś całkowicie niedopuszczalnym. Ale może ona dla... też mówiła rzeczy, które no nie Ale fajne. nie używała takich słów. Dla, dla młodzieży, która nas słucha. Szmalcownik to jest po prostu Polak, który w czasie okupacji wydawał na śmierć Żydów. I porównanie, użycie tego słowa po prostu dyskredytuje pana Czarneckiego i ja uważam, że słusznie się stało, dlatego że to jest jakiś sygnał, być może, który doprowadzi do otrzeźwienia innych potencjalnych naśladowców. A róża tu występująca w zagranicznych mediach i mówiąca to, co mówi. Tam padałoś, zdaje, zdaje się sformułowania o śmieciach w odniesieniu do niektórych no tak, wyborców ale Róża Nie, Róża nie mówiła o tym, że Czarnecki jest malcownikiem, no to jednak są dwie różne rzeczy. A pan by wystąpił na przykład w takim ARD, CDF czy innym medium zagranicznym, mówił w Polsce łamana jest demokracja, to koniec, dyktatura i tak dalej. To jest fajne? Ja bym mówił to, co uważam. Na przykład, jeśli uważam, że wprowadza się. Regulacje, które są niezgodne z konstytucją, to ja tak jak mówię to panu, to mogę to powiedzieć każdemu zagranicznemu dziennikarzowi. Dobrze, zmieniamy temat po raz kolejny. Jak pan ocenia dwa miesiące, prawie już dwa miesiące, premierostwa Mateusza Morawieckiego? No, coraz lepiej można zrozumieć, dlaczego Jarosław Kaczyński dokonał tej zmiany. No dokonało po to, żeby nieco ocieplić wizerunek Polski na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w Unii Europejskiej i ta duża aktywność premiera Morawieckiego, jeśli chodzi o jego dyplomatyczne kontakty na to wskazuje, natomiast czy to przyniesie pożądany skutek? Proszę pamiętać, że Unia nie tyle czeka, czekała na zmianę polityka. Tylko na zmianę polityki. A według mnie tej zmiany nie będzie, bo owszem, Morawiecki jest nową twarzą, ale twarzą, która kontynuuje politykę pani premier Szydło. To wiesz czy pan w takim razie, że ta polityka ocieplania wizerunku Polski w Unii Europejskiej się nie ziści. To jak to się skończy w takim razie? No przecież Unia to nas zależy, nie wyrzucimy z niej nie wyjdzie. To zależy od determinacji po obydwu stronach. I skłonności do zawarcia jakiegoś kompromisu. No, proszę pamiętać, że u nas w Polsce to słowo kompromis brzmi często interpretowane jest bardzo niedobrze, że to jest jakaś kapitulacja, jakaś, jakaś, jakieś ustępstwo. Tymczasem w kulturze zachodniej Europy, zwłaszcza w kulturze negocjacji unijnych, słowo kompromis jest mi bardzo pozytywnym, bo to oznacza, że nie ma zacietrzewienia, że ludzie potrafią się porozumieć i że potrafią właśnie zawierać jakieś rozsądne, podejmować jakieś rozsądne decyzje. No ale to wszystko będzie widoczne za chwilę, dlatego że przecież prezydencja bułgarska musi określić dzień, w którym na posiedzeniu Rady Europejskiej stanie problem zastosowania w stosunku do Polski artykułu 7. Mhm. Więc yy, podobno to ma być jeszcze w lutym, więc już niedługo zobaczymy, co się wtedy stanie. A jeżeli pan obserwuje polską scenę polityczną, to, to jest bardziej zacieszywione, bo jak obserwowałem ostatnią opozycję, to miałem wrażenie, że sprawa z kryzysu w relacjach z Izraelem była tym momentem, kiedy akurat opozycja powinna była pójść na kompromis i stanąć ramię w ramię z rządem. Jeżeli w Izraelu. Właściwie opozycja, i która jest bardziej podzielona politycznie niż Polska, opozycja i rządzący się zjednoczyli w tej sprawie. Dlaczego w Polsce nie mogą? Ale na początku tak było. Jeszcze raz przypomnę, że ustawa, o której mówimy, została albo wręcz całkowicie poparta przez opozycję, albo opozycja się wstrzymała w, w, w głosowaniu. W każdym razie nie głosowała przeciw. Dopiero później, kiedy ujawniły się pierwsze reakcje międzynarodowe, zwłaszcza reakcje izraelskie, ta sytuacja się zmieniła, ale to też pokazuje, że w tym przypadku opozycja głównie działała w reakcji na zdarzenia zachodzące gdzie indziej. To jest w ogóle według mnie problem dzisiejszej opozycji, która bardziej uprawia publicystykę niż politykę, bo publicystyka to jest opisywanie faktów stwarzanych przez kogoś innego. A polityka to jest stworzenie faktów, które kto inny ma opozycję. To dlaczego opozycja jest taka słaba, pana zdaniem? To nie jest pytanie do mnie. No po prostu taka, tak została wybrana. Wie pan, A ja, ja zostanie ja zmieszana ja przez często, jakąś inną formację? Myślę, że nie. Ja, ja często słyszę takie dyskusje, gdzie publicyści, dziennikarze, także inni politycy mają pretensje do. Do polskiej polityki, do polskich polityków, że są tacy słabi, że źle wybrano. Sam zresztą, jak czasami jadę metrem, czy, czy, czy korzystam, czy na ulicy ktoś do mnie podchodzi i mówi: Panie, Miller, no niech zróbcie coś. To... A ja wtedy zawsze pytam: A jak pan głosował? I wtedy zwykle zapada kłopotliwe, kłopotliwe milczenie, bo owszem, odpowiedzialność polityków, tak ale pomówmy w takim razie o odpowiedzialności wyborców. Przecież ten Sejm nie spadł z nieba. On został ukształtowany decyzją wyborców. To co, zły naród emanacją, w takim razie? Jest emanacją społeczeństwa polskiego. Mhm. No nie, po prostu Sejm jest taki, Jacy są wyborcy, którzy go wybrali. No ja póki co, wszystkie badania pokazują, że połowa wyborców wybrałaby dalej Prawo i Sprawiedliwość. No, Pisowi nie przeszkadzają żadne afery, żadne konflikty z Unią, ze, ze światem i tak dalej, i tak dalej. To takiego się stało w społeczeństwie w takim razie. Przejrzamy się. No, myślę, że to wie pan, to jest wiele czynników, ale ja bym podkreślił dwa. Po pierwsze, to jest efekt działania tych wszystkich programów socjalnych z najbardziej znanym. No nie tylko e, nie, Ale już nie dokończyłem mhm. nie, 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 z tym najbardziej znanym, czyli 500 Zresztą wiele z tych rozwiązań sam proponowałem, jeszcze jako szef SLD w Sejmie. I dwa, to są te wszystkie działania, cały ten wysiłek, który PIS wkłada w taką nową politykę historyczną, to znaczy w przedstawianie Polski i Polaków jako kraju bez skazy, kraju, w którym nic złego nigdy Polacy nie zrobili. I w kraju, który. No bo ta pedagogika wstyd... była Polacy... faktem przez 25 lat ostatnio. Ja, ja uważam, to jest dużo przesady. Myśmy się bili w piersi chcieliśmy być fajni dla Zachodu, żeby nas klepali. Wie pan, ludzie wie pan, jeżeli w Polsce się w tej chwili kształtuje taki obraz Polaków, którzy nie splamili się żadną podłością, zawsze podejmowali racjonalne decyzje, naród bohaterów i tak dalej, to przecież to jest nieprawda. Tylko że my Polacy są każdy naród, woli rzeczy słuchać takie, a nie takie, które nie prowadzą, mówię, prowadzą do ale do tej pory kazano nam się głównie bić w piersi, za wszystko przepraszać, niemal i tak dalej. To, nie, to nie prawda, było, że tak. nasza historia nie jest bezskazy, ale też nie jest taka całkowicie czarna, no. tak jak nam wmawiano. I widzi pan, i wracając do tej ustawy, otóż duża część reakcji zagranicznych bierze się stąd, że jest takie podejrzenie albo przekonanie, że ta ustawa ma zmusić wszystkich do mówienia o Polakach tylko dobrze. A to jest nieprawda. Drodzy Państwo, musimy już kończyć. Naszym gościem był dzisiaj Leszek Miller, były premier, były szef SLD. Dziękuję Panu serdecznie. Dziękuję panu bardzo, do widzenia. Dziękuję i do widzenia. Miłego dnia.